Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym moim materiale wideo. Dzisiaj wam powiem, pokażę, będzie taki dodatkowy materiał odnośnie DeepL Translatora, tego tłumacza, który pokazywałem poprzednio, który wykorzystuje do działania z Deep Learning, czyli głębokie uczenie, nie? Jak ja wam go pokazywałem, to tam był do góry link do pobrania wersji programu dla Windowsa. I dzisiaj wam go właśnie pokażę, przedstawię jego możliwości. Otworzę sobie tego DeepL Translatora deepl.com. O, i mamy. I tu jest link do pobrania tej wersji. I co ten do Windowsa? I co ten program daje? Dzięki temu oprogramowaniu możesz sobie tłumaczyć teksty, nie wchodząc, nie korzystając z przeglądarki internetowej. Możesz sobie tłumaczyć teksty z dowolnego programu, nawet z Adobe Readera, czy tam z jakiegoś Worda, bez otwierania przeglądarki. Możesz sobie po prostu nacisnąć odpowiedni skrót klawiszowy, Ctrl-C domyślnie, dwukrotnie i wtedy ci się pojawi takie okienko i będziesz miał tłumaczenie, nie? Ale zaraz wam to pokażę. Pobierzemy sobie tą wersję teraz dla Windowsa. Klikamy w ten czerwony napis. I teraz sobie powinno uruchomić się pobieranie. Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie. Nie działa, pobieranie, no. Jeżeli nie chcesz uruchomić automatycznie, to klikamy w ten napis. O, jest. No i sobie zapiszę. Ściągnij teraz. Ja używam zewnętrznego menedżera pobierania. Ty będziesz miał, jeżeli masz Chroma na dole, po lewej stronie. A jeżeli Firefoxa, to do góry po prawej, nie? I co ta wersja do Windowsa daje? Możemy sobie tłumaczyć wszędzie, jak widać tutaj w Wordzie, PowerPoincie, Outlooku, czy w jakimś kliencie poczty. Jeszcze wszystkimi korzystami DeepL, tak jak mamy wersję Pro, to możemy tłumaczyć bez limitu, czyli nie będzie limitu 5000 znaków, jak w wersji darmowej. Jak to działa? Skrót klawiszowy umożliwia szybkie i łatwe tłumaczenie tekstu do prawa. Drugim naciśnięciu skrótu tekst zostanie wysłany do twojego schowka do DeepL, no. Do swojego schowka do DeepL w celu jego przetłumaczenia. No, to oczywiste, nie? Oczywiste jest. Oznacza to, że nie musisz się martwić o ciągłe kopiowanie tekstu. DeepL otrzyma to, co zaznaczyłeś, tylko wtedy, gdy dwukrotnie naciśniesz kombinację Ctrl-C. No. To jest bardzo wygodne to jest, bo ja to testowałem i ja ten program miałem zainstalowany, tylko go odinstalowałem specjalnie, żeby móc wam go nagrać film, nie? Sprawdzę, czy mi się tu nagrywa wszystko. Bo ostatnio miałem problemy. Dobrze jest, no okej. Okay. Schowam tylko do OBS-a. Okej. Okay. Zamknę sobie przeglądarkę. Otworzę sobie folder, gdzie to mam zapisane, uruchomię setup. I ten, jeszcze wam tylko powiem, że ten instalator jest taki trochę dziwny, bo on się nie otwiera. On nie ma żadnego okienka, tylko takie logo się przez chwilę pojawi, tego tłumacza i ono później zniknie to logo. A jak kiedyś zniknie, to już ten program jest zainstalowany. Także to takie trochę dziwne. Powinno się pojawić jakieś okienko instalatora, no ale tak się nie dzieje. Więc otwieramy. Czekamy chwilę, bo ten program jest dosyć duży. O, mamy logo DeepL. O, pyk i już program jest. O, i mamy okienko powitalne. Rozumiem. No i już program jest zainstalowany. Instalkę możemy usunąć z dysku. I program siedzi w traju. Tutaj koło zegarka. Cały czas. Tylko mówię, o, jest tu ikonka. I teraz jak sobie otworzę Worda. Tak.
i sobie napiszę tutaj, zwiększę tylko czcionkę. Oczywiście to tylko wam pokażę, wy się pobawicie w własnym zakresie, a ja tylko pokażę tę funkcję, tego funkcjonalność, jak to działa, nie? Dzień. Dzień dobry. I teraz sobie ten tekst zaznaczycie. Zaznaczymy, bo załóżmy, że to jest jakiś duży tekst, który chcesz sobie przetłumaczyć. Przypominam, że w darmowej wersji jest 5000 znaków limitu. Więc teraz tak, zaznaczyłem tekst i co teraz? Klikam na klawiaturze skrót klawiaturowy Ctrl i C dwa razy. Raz, dwa. No, czasami jeśli coś się nie zadziałało, to się nie przejmujcie tym, bo to ja coś zrobiłem. Jeszcze raz. Zaznaczamy tekst i Ctrl C. O, pojawiło się powiadomienie DeepL i teraz kliknij tutaj lub naciśnij Ctrl C, a następnie Ctrl plus C, aby przy... Aha, to za pierwszym razem może to nie zadziałać. Jeżeli tak się tak stanie, to się tym nie przejmuj. Spróbuj jeszcze raz. Dopóki się taki komunikat na dole nie pojawi. Jeżeli się pojawi, to klikasz to, pyk, i teraz będzie już działać. Zamknę sobie to okienko. Pyk. I zaznaczamy tekst. I klikamy Ctrl C. O! Widzicie? Teraz zadziałało. Nacisnąłem dwa razy Ctrl plus C i pojawiło się takie okienko. I mamy tekst i mamy tłumaczenie, nie? No i mamy możliwość jeszcze zalogowania się na konto, jeżeli mamy kupione Pro, konto usługę DeepL Pro, czyli tą bez limitu, nie? I jeszcze sobie zamknę to. I jeszcze mamy menu. I w tym menu mamy ustawienia. To na koniec wam powiem. Pomoc. Czyli sobie możemy otworzyć takie okienko, żeby pokazać, co zrobić, żeby nam coś zadziałało. Dalej mamy politykę prywatności. Możemy poczytać. Informacje o wersji programu. Przesłać opinię możemy, wyłączyć całkowicie, żeby już ten program nie siedział w treju i korzystać w pełni z możliwości tłumacza. A ty sobie to możemy kupić wersję Pro z tego programu, nie? Też mamy linka do zakupu Pro. Dobra. No i to wybiera, możemy jeszcze sobie oczywiście wybrać język. Mamy do wyboru oczywiście kilkanaście najpopularniejszych języków. Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, brazylijski, włoski, niderlandzki, rosyjski, japoński, chiński, uproszczony. No i to byłoby na tyle. Jeszcze wejdziemy sobie w ustawienia, zobaczymy, co tam można zmienić. W ustawieniach możemy zrobić tak. Dezaktywację, tym możemy wyłączyć program na godzinę bądź do ponownego uruchomienia komputera aplikacji, ty po prostu najzwyczajniej w świecie komputera. Nie? Ty do następnego, do restartu po prostu komputera, nie? No, jakby ktoś nie wiedział. Dobrze, ja jestem z wami z powrotem. Miałem pewien problem techniczny z programem do nagrywania. Musiałem go na chwilę zatrzymać. Więc wracamy do tych ustawień. Tylko wyłączę sobie. Uruchomię to tłumaczenie. To okienko tłumacza. DeepL. Wybiorę do menu i ustawienia. Bo resztę menu już wam pokazałem, więc wejdziemy do ustawień, tylko zobaczymy. Tu można zrobić właśnie tą dezaktywację. Dalej mamy skrót DeepL, czyli ten skrót klawiaturowy, który aktywuje nam to do DeepL. Możemy go sobie zmienić. Domyślnie jest skrót
Ctrl, dwukrotnie naciśnięcie Ctrl C. Możemy jeszcze sobie Ctrl plus C i jeszcze dodatkowy jeden klawisz. Nie? Wybrać. To wtedy raz naciśniemy, a jeżeli wybierzemy tą opcję Ctrl C X2, to będziemy musieli dwa razy wybrać, nacisnąć Ctrl C. Tutaj mamy nie wyświetlaj podczas korzystania następujących programów. Czy możemy dodać program, na którym DeepL ma nie działać, czyli ten programik, klikamy na ten plus i wskazujemy program, na którym ma nie działać DeepL, co według mnie ta opcja jest według mnie całkowicie bez sensu. Ustaw czas dla wyświetlania okienka podręcznego, bo to okienko z tym tłumaczeniem po jakimś czasie on samo zniknie. No, ale możemy sobie wyregulować to pokazywanie okienka z tłumaczeniem, nie? I jeszcze możemy zaznaczyć opcję ukryj okno podręczne. No to jest akurat u mnie niedostępne, bo to okienko podręczne jest w wersji Pro dostępne. A to okienko podręczne to jest takie malutkie okienko z takim, to ma takie podręczne, nie, gdzie można sobie jeszcze szybko coś podejrzeć. A to duże okienko, które nam się pokazywało, to jest okienko tłumaczenia. Ale tego okienka podręcznego wam nie pokażę niestety, bo jest ona dostępna w płatnej wersji Pro, której nie posiadam. Bo darmowa wersja tłumacza mi w zupełności wystarczy. Nie? Przypominam jeszcze raz, że darmowa wersja ma 5000 znaków ograniczenia. Nie? Tak jak Google. Także jeżeli korzystałeś z Google, to tam Google Translator też ma 5000 znaków ograniczenia. Także żadna strata w porównaniu do tłumacza Google. Nie? Ale jeżeli sobie wykupisz płatną wersję DeepL, to nie będziesz miał ograniczenia w ogóle. Mówiłem o tym w poprzednim materiale, podlinkuję go w opisie i na końcu materiału tego obecnego. No i tu jeszcze mamy opcję zalogowania się i na konto, jeżeli sobie wykupisz płatną wersję. I jeszcze można utworzyć konto DeepL Pro, nie? To wtedy musisz sobie zapłacić i wtedy masz konto DeepL Pro. No, mówiłem w poprzednim materiale, co do konta Pro daje. Więc nie będę rozwodzić. Ja sobie już to okienko zamknę, a to też. Wszystkie okienka powoli, bo będę powoli kończył, bo większość opcji wam pokazałem odnośnie tej dodatkowego aplikacji dodatkowej, nie, na komputer dla Windowsa. Szkoda, że nie ma wersji dla Androida, nie? Dla Androida jest dostępna tylko wersja aplikacja Lingui, czyli ten słownik z pojedynczymi skrótami. Ale pokażę wam ją dopiero w następnym filmie, za kilka dni. Nie? No bo tutaj w tym menu wszystko już wam wyjaśniłem, co tu mamy, więc będziemy powoli kończyć. Zamknę sobie to okienko tłumacza. No i mam nadzieję, że jeżeli będziesz można jak korzystać z tłumacza DeepL, to sobie zainstaluj DeepL na Windowsa też. Dzięki temu sobie ułatwisz kopiowanie do tłumacza, bo nie będziesz musiał kopiować i wkryjesz, tylko naciśniesz dwa razy Ctrl C i już masz przetłumaczone. Nie? Dobrze, także ja będę się z wami już żegnał. Miałem małą wpadkę techniczną w programie, bo się coś wyłączyło, ale to nic straconego. Także piszcie, czy wam z tego tłumacza DeepL Translate korzystacie. Bo czy to waszym zdaniem jest lepszy, czy gorszy od tłumacza Google, bo na moje oko jest lepszy od tłumacza Google. Tak tłumaczę bardziej naturalnie, nie? Tak bardziej precyzyjnie, dokładniej.
zwłaszcza takie teksty bardziej naukowe, takie, gdzie jest dużo różnych pojęć i idiomów. To on sobie, zwłaszcza z idiomami, sobie lepiej radzi. Dobrze, jeszcze będę z wami żegnał, nie będę przedłużał materiału. To miał być taki dodatkowy materiał odnośnie wideo, odnośnie DeepL do poprzedniego. Gdyż tego programu dla Windowsa nie trzeba używać, żeby wykorzystać tłumacza DeepL, ale warto, bo to ułatwia używanie tej usługi. Z tej strony dla wystrzykła. Do zobaczenia w następnym moim materiale. Wszystkiego dobrego życzę. Cześć.